An ordinary day like everyone else. Trouble is holding on to me. Cześć, nazywam się Anna Jagodzińska i chciałabym opowiedzieć Ci moją historię. Moją miłością są słowa. Zapisuję je na kartkach, a Ty otrzymujesz ode mnie gotowe dzieło. Moja pierwsza książka tak naprawdę powstała jakieś 16 lat temu. Była to praca wykonana na język polski w pierwszej albo drugiej klasie podstawówki. Wykonać w domu książkę. I w sumie od tego się zaczęło. Kilkuletnia przerwa sprawiła, że zapomniałam o książkach, ale mimo to pisanie zawsze było częścią mnie. Gimnazjum numer 2 imienia Jana Pawła II w Piasecznie spotkałam na swojej drodze wyjątkową nauczycielkę języka polskiego, panią Violettę Grachowicz, dzięki której znów zaczęłam pisać książki. Wspiera mnie od lat na każdej premierze. Przygoda z książkami zaczęła się od historii Mai, która ruszyła w pogoń za bratem do miasta pełnego wampirów. Obecnie seria ma 3 części: Mroczny dom, Zemstę śmierci i Diabelski pościg. Oprócz powieści, w mojej bibliografii pojawiły się również 3 tomiki poezji, w których zawarłam autorskie wiersze i sentencje. Najbardziej dumna jestem z fanartu stworzonego dla warszawskiego zespołu Zła Wola. Mina chłopaków z zespołu bezcenna. Obecnie pracuję nad 2 publikacjami, które przy dobrych wiatrach ujrzą światło dzienne jeszcze w tym roku. Jestem osobą, która nie potrafi siedzieć i nic nie robić. Kocham działać, nawet jak wypoczywam. Ja nazywam się Anna Jagodzińska, a oto jest moja przygoda.